Tragedia w gminie Raczki. W miejscowości Jankielówka w 40-metrowej studni utonęły 3 osoby, w tym 2 strażaków ochotników. Do wypadku doszło około godziny 15:20 na jednej z posesji. Do studni wpadł 23-letni mężczyzna. Na ratunek poszkodowanemu ruszył jego brat i 2 strażaków ochotników z OSP Raczki. Na miejsce przybyli też strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, którzy przystąpili do akcji ratunkowej. Zdołali oni wyciągnąć ze studni tylko brata poszkodowanego. Jest w stanie ciężkim. Pogotowie zabrało go do szpitala. 2 strażaków ochotników, 28-latek i 53-latek oraz 23-latek utonęli. Prawdopodobnie w studni był jakiś gaz, na razie nie wiadomo jaki, mówi Bogdan Wierzchowski, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach. Doszło do tragicznego zdarzenia, do studni wpadł mieszkaniec posesji. Strażacy zdysponowani na miejsce próbowali jak najszybciej udzielić pomocy. Niestety 2 ratowników również wpadło do tej studni. Prawdopodobnie był tam jakiś gaz, w tej chwili nie wiemy jaki. Cały czas trwają działania w celu wydobycia tych 3 ofiar.